Adam. Tak, no. Adam. Cześć. Hubert Wydrala, cześć. Słuchaj, jako że... Wyspałeś się? Gdzie spałeś? No, nie wiem, tam gdzie każdy łotrzyk śpi, na ziemi. Wygodnie na ziemi, w lesie, pod drzewem. Pamiętaj, nie jesteś już łotrem, jesteś moim pomocnikiem w tym mieście. Łotrzyk nigdy nie przestaje być łotrzykiem. Ale musisz udawać kogoś innego, jak będą mieszkańcy. Inspektor budowlany, no dobra. Nikt nie będzie chciał mieszkać w mieście, gdzie łotrzyk. To skoro mam być jakimś inspektorem budowlanym, czy innym bublem, no to może chociaż się doróbmy. Masz to miasto, jesteś burmistrzem, ale czy masz jakieś pieniądze? Właśnie nie mam. Właśnie to jest problem, że nie mam. Znaczy, mam, słuchaj, $3 całe. Mam całe miasto i tylko $3. A skąd je masz? Bo byłem w Tartaku. A kupisz mi bułkę z suchą? Wodą? A może kupię? My tu mamy spożywczy normalnie. A gdzie był Tatark? Patrz, ja cię zaprowadzę, chodź, ja znam to miejsce jak własną kieszeń. W ogóle pamiętasz, że wczoraj gadaliśmy, to masz strasznie słabą pamięć zwykle. No, ja muszę pamiętać, kogo skroiłem, a nie gdzie jest Tartak. A nie, już nie, zapomniałem. Dobra, więc czekaj, jesteś tu, chodź ze mną do Tartaku. No będziemy musieli zrobić ten system podatkowy, no ale no, nie mamy nawet z czego wybudować, bo nie mamy pieniędzy, żeby kupić cokolwiek w Castoramie, no. To mam propozycję. No, jaką? Już ją wcześniej powiedziałem, więc idziemy do Tartaku. Dobra, to może prowadź, w sensie pokażesz swoje... Ale ja nie wiem, gdzie jest Tartak. Dobra, to w takim razie ja po prostu cię zaprowadzę jako burmistrz. A, ale ja wiem, gdzie jest Tartak. Już wiesz, gdzie jest Tartak? Ja zaprowadzę, no. To prowadź. No powinieneś znać jako inspektor budowlany całego miasta. No przecież to ty wszystko... Nie, to już było wybudowane wszystko. No właśnie, ja będę inspektorował następne budowle. Będę mówił... Ty typie! Wylatujesz! To jest dobry pomysł. A potem jak będziesz szedł w nocy, to go skroję. Jak będą nowi mieszkańcy, to może ktoś zostanie policjantem i będzie wsadzał takich do paki. Mnie? W sensie nie, ty będziesz mówił na przykład, ten źle buduje, ten okrada miasto. I wtedy ktoś ale za złe budowanie będzie się do paki szło? Jak tylko chcesz, no ale nie, no musisz oszczędzać trochę, bo ludzie będą chcieli zmiany burmistrza, a ja nie chcę być. Kolejne wybory już niedługo, a ja muszę zostać burmistrzem, no. Dopiero mi się zaczęła pierwsza kadencja, ale tu jakoś w tym mieście krótko z tego, co w konstytucji jest napisane, no nie wiem, jakoś tak. To uwaga, hoj, hopla. Do miejsca, gdzie teleportuje wszystko. Świat Tartaka. Ej, właśnie, tu jest jedna zasada w tym Tartaku. Trzeba nie wychodzić sadzić z drzewa, drewna. Które się wykopało. A nie wychodzić z drewnem? Nie wychodzić z drewnem, ale patrz, ja ci pokażę. Patrz, tu jest taki sklep, gdzie można sprzedać. W sensie tu jest skup tego. Chodź, ja ci pokażę. Tu jest skup, drewna. Mam uczulenie na drewno. Hubert Wedrara. To klikasz prawym przyciskiem. O, i sprzedajesz. I masz pieniądze. Nie? O, a da się tylko po jednym? Tak, niestety tak. Więc trzeba tak klikać, a jak wpiszesz na tym magicznym czacie, które nie wiem skąd się wzięło w prawdziwym życiu, ukośnik money, to wyskoczy ci ile masz aktualnie pieniędzy, co nie? Aha, a to w tym mieście będzie jakoś taka rekrutacja, która ma być w opisie filmu, który tam będę robił jako reklama, czy coś takiego? Bo ty miałeś zrobić ten właśnie, więc musisz zrobić film, w którym w opisie będzie link do rekrutacji na nowych mieszkańców, którzy będą tutaj żyli i będą rozwijali nasze miasto, bo no nie jest zbyt okazałe, ale musi być okazałe. No zrobimy wszystko, żeby po prostu było okazałe, żeby więcej ludzi chciało po prostu rozwijać to miasto i wiesz, i się dobrze bawiąc, płacąc podatki oczywiście na miasto, które będziemy które będą przeznaczone na oczywiście rozwój. Aha. Ponieważ rozwój miasta jest najważniejszy. Ty już nie bądź tutaj taki, wiesz, bo my się już dobrze umówiliśmy, że pieniądze są dzielone. A ile ty masz pieniędzy? W sensie, jak ludzie będą płacić podatki tutaj, nowi mieszkańcy, to wtedy będziemy dzielić pieniądze.
No dobra, ile teraz masz? Wiesz co, muszę sprzedać zdecydowanie, bo zebrałem trochę i nie mam. A ty ile masz? Bardzo dużo mam forsy. Bardzo dużo forsy? No. Ja mam już chyba z $30. No to ja mam trochę więcej. O, widzisz, to całkiem spoko. 500. Dobra. Ile masz? Kiedyś będę miał tyle. Jak ale to? Nie teraz. No 500 dobra. Mam w planach mieć. Poko. 500 mamy w planach. Znaczy generalnie jak będą już podatki, będzie 10% podatków. To jest umówione. Jeżeli któryś z mieszkańców to słyszy, a jeszcze... Co? Jak często to 10%? Na przykład jeżeli raz wykopiesz... Na tydzień? Jeżeli wykopiesz 100, to musisz oddać musisz, słuchaj, 10. O kurczę. No, więc trzeba kto dawać... Ktoś jest takie... zwolniony, na przykład... Inspektor budowlany? Inspektor nie musi, inspektor ma stawkę 1%, w sensie... No, no bardzo taką... dobrze, bo potem mógłby zatrudnić przypadkowo jakiegoś łotrzyka złudzająco podobnego do siebie, żeby zabierał innym ludziom pieniądze. No, mam nadzieję, że nie będziesz tego robić, ponieważ jesteś moim najlepszym kumplem, do którego mam pełne zaufanie. O, przypadkowo wyszłem. Wyszłeś? Tak, a teraz weszłem. Okej, okay, ty nigdy nie byłeś dobry z polskiego, słuchaj. Ej, to pomożesz mi w takim razie zrobić to, co ja bardzo chcę, czyli... O kurde. Czekaj, ile masz pieniążków, powiedz? Ile masz dolarów? Ja mam $51 w ogóle. Ja mam 68. Ej, to myślisz, że to już jest wystarczająco, żeby wybudować ten? Czy jeszcze chyba trochę skopiemy, mi się wydaje. A da się inaczej zarabiać? Da się. Możemy iść na przykład do kamieniołomu, czaisz? O, ja bym wolał kruszyć kamień. Jak... Idziemy... Nasi dziadowie. To dawaj, sprzedajemy i idziemy jeszcze trochę pozarabiać, słuchaj, na kamieniołomie. Co ty na to? Bardzo chętnie. Dobra, poczekaj. Będę na kamieniołomie. O nie, to trzeba przejść w jedną stronę. Poczekaj, bo się psuje strasznie, co nie? Ty też? No. O, dobra, więc kamieniołom jest mniej więcej chyba, z tego co pamięta, burmistrz w tamtym kierunku. Adam Skarpeta prawdę ci powie, Adam Skarpeta ci pokaże, Adam Skarpeta najlepszy kandydat, Adam Skarpeta głosujcie w kolejnych wyborach. Podobno na drugie masz śmierdząca. Nie mów, nie mogę mieć, bo to źle działa na wyborców, no nie będą chcieli na mnie głosować, jak się dowiedzą, że mam na drugie śmierdząca, no. Kurczę, no dobra. Nikt, przecież no ja nie wybierałem, że mnie tak nazwali, no. To nie jest moja wina. Moi rodzice co trolle, widzieli, że mam na nazwisko Skarpeta i dorzucili mi na drugie śmierdząca. To nie jest w ogóle śmieszne. A wiesz co robili moi rodzice? To? Byli łotrzykami. Też łotrzykami? Okradłeś kiedyś swoich rodziców? Jak mi się kończyła forsa, to odwiedzałem ojca. Jak ojciec nie miał, odwiedzałem matkę. Jak matka nie miała, to odwiedzałem babkę, nie? Proste. Aha, no spoko. No brzmi jak dobry plan. Patrz, mamy nawet przejście podziemne. Jesteś tutaj? No. Gdzie jesteś? Chodź do przejścia podziemnego. I idziemy w takim razie, muszę cię oprowadzić, a raczej zaprowadzić... O kurczę, gdzie my jesteśmy? Poczekaj, bo sam się troszeczkę zagubił. O, co się tu dzieje? Gdzie my? O, to jest chyba jakieś osiedle. Albo ej, coś. Te domy można kupić. Tutaj... A ile jest? Sprzedam pierwszy dom. Za $1000, jeżeli ktoś będzie chciał... Weźmy ten despotyzm. Jaki despotyzm? No, korupcję jakąś albo coś. Nie można. No, nie sprzedasz mi? Ale, a tobie? No. No dobra, to w takim razie... no dobra, no to się zgadza. To... Poczekaj, centrum górnicze. Centrum górnicze było w tą stronę chyba. A są znaki? Nie, właśnie nie ma, to wiesz? Czemu, gdzie przeczytałeś centrum górnicze? Bo ja wiem mniej więcej, gdzie co jest, wiesz? O, tu jest centrum górnicze, o, jest tutaj znak. Się wchodzi? O. O, i masz centrum górnicze, tak oto wygląda. Ale... centrum górnicze. I możemy po prostu sobie kopać, no i... Nic nie widzę. Jak to nic nie widzisz? Zupełnie nic nie widzę. Dlaczego? Bo... moje życie ma ładne cienie. Poważnie nic nie widzisz? No. Kurczę. To ja cię poratuję jako burmistrz miasta. Mam tu i trochę... co, jeden kobel jest za $1? 10 kobli jest za $1, więc to się mniej zarabia trochę. Nie, lepiej tu się zarabia. To? Lepiej tu się zarabia. Dlaczego? Szybciej się te koble kopie chyba. Patrz, Hubert. No?
Musisz zobaczyć. Gdzie jestem? Słuchaj, mam takie nielegalne rzeczy. Jako burmistrz mogę coś takiego posiadać, ale broń Boże, żeby się o tym żaden mieszkaniec nie dowiedział, ponieważ nie wolno tym handlować w naszym mieście. A co ty masz? Bo inaczej policja dojedzie, to jest drogie. Ja nic nie widzę. Słuchaj, przediluję, patrz. Widzisz? Nie, nic nie widzę. Nie widzisz, trafiło normalnie. Nie trafiło mnie. Poważnie? No. A, nie, nadal nic nie widzę. Jak to? Wyjdźmy stąd, ja nie chcę tu być. Chcesz wyjść? Tak. Kurczę, no dobra, to w takim razie nic wyjdźmy. Nic nie widzę. Spoko, to wchodź do góry. W tym górnictwie jest... A co ty myślałeś, że pod ziemią będzie światło, no? Ty głupku ty. No myślałem, a dobra, czekaj, tylko sprzedam, bo już wykopałem 500. Dobra, słuchaj, jeżeli będziesz dobrze wykonywał swoją pracę, to mogę ci powierzyć jeden dom. Jeden dom do wyboru, który będziesz chciał sobie zagospodarować. A skąd będziesz wiedział, czy dobrze? No, jeżeli nie, to będę musiał ci... Ale mnie oślepia teraz słońce, jak nic nie widziałem. Będę ci musiał, słuchaj... Nie chcę tego. Nie. Śmierdzi tu. Wybierz sobie dom, byle nie za duży, bo duże sprzedam za więcej pieniędzy. Jakiś mały bym ci dał najlepiej, no. Czekaj. We wszystkich jest drabina na górze? Umówmy się. No. Zapominasz o tym, co widziałeś w tych nielegalnych rzeczach, bo jako burmistrz nie mogę tracić w oczach. To są takie super rzeczy, które no, górnicy mogą ogarnąć, żeby po prostu lepiej się kopało. Czy jest dom z drabiną? W sensie, czy jest dom, na który się wchodzi schodami na górę? Wiesz, co ci powiem? Możesz sobie kupić dom, w sensie póki co na kredyt ode mnie i wybudować schody, jeżeli chcesz. Co? To. No dobra. W sumie jak byłem małym łotrem, to musiałem często wchodzić drabinami do cudzych domów. Wiesz co zróbmy? To może znajdź sobie jakiś dom bliżej Castoramy w takim razie. A co? Nie ma chyba. Gdzie nie ma? A to nie jest blisko Castoramy to teraz? W sumie jest! Troszeczkę musisz przejechać samochodem. W ogóle będziemy musieli ogarnąć jakichś dobrych inżynierów, ponieważ no fajnie by było jeździć dziś samochodami. Dobra, tu się czuję jak w domu. Ale masz basen. Patrz to. Dobra, jak zrobić, żeby to był mój dom? Oficjalnie, jako burmistrz miasto, mianuję cię, daję ci tutaj akt notarialny. Słuchaj, popatrz, no popatrz się. On jest podpisany przeze mnie, podpisz go. Masz tutaj dwa egzemplarze. Drugi ci dam, bo mam w urzędzie a miasta. A masz może... Tabliczkę? Tabliczkę? Ja wolę to po staremu załatwić, tak. To dobra, to wiesz, to chodźmy do Castoramy, tam będzie na pewno można, będziemy mogli kupić jakąś tabliczkę. W sensie, a tabliczkę albo cokolwiek, z czego możemy zrobić tą tabliczkę. Pomajsterkować sobie musimy. To tak, gdzie jest wieża? Ta wieża nam strasznie pomaga, w sensie musimy wiedzieć zawsze, gdzie jest wieża ta widokowa. Aha, bo ona jest na końcu miasta. No dobra, miasto małe jeszcze. Miejmy nadzieję, że pojawią się tu jacyś budowniczy, którzy będą chcieli nam budować rzeczy. Także chodź tu, Hubert Wydrara, szybko do mnie. No i lecimy do Castoramy. Ja ci pokażę, jak tam piękniutko jest. Piękniutko, fajnie przygotowane, fajne miasto mam, fajne. Ej, dobra, Adam, ja jednak chciałbym kupić dom, a nie dostać. Co chciałbyś kupić? Dom. Nie chcę go dostać. A skąd będziesz miał pieniądze? Zarobię. Okradniesz! Jak pojawią się inni ludzie, to szybko przyjdą pieniądze. No dobra, także nie wiem, możemy pójść sobie do Castoramy. To w takim razie mój dom, za który też zapłaciłem oczywiście. Chodźmy, czekaj, co tu jest ciekawego, co to jest za ten? Tu jest ta Castorama. Zobaczmy, jakie wypieki dzisiaj mają. Patrz, mamy nawet kafejkę internetową blisko. Chcesz zobaczyć? Tu będziesz mógł wstawić film na YouTube reklamujący. Serio? No. O. To będzie wyjątkowo dobre. Nie chcesz zobaczyć? No bo ja jestem w Castoramie gdzieś na górze. Aha, no ale miałeś film wstawić no na jutro, no. Dzisiaj ma być gotowy, miałeś mi wysłać. No wstawię, tylko mam 87 dolców i zaraz coś z nimi zrobię. A co zrobisz? Zainwestuję w coś. Zainwestujesz... Kurczę, brick block. W bloki? O nie, ale... przypadkowo kupiłem dirt. Kurde. Nie powinienem się śmiać. A ja kupię na przykład... O, kupię trochę stołu. O nie! Brzydki. Ja stąd uciekam. Kupiłem coś brzydkiego.
Nie bardzo coś brzydkiego. Co? Ale drogie są cegły w tej kastrami, ale się cenią. No. O Boże. Dobra, kupię trochę drewna w tej kastramie. Spoko. Nie mam już więcej pieniędzy. No dobra, wydam. Co ty robisz, inspektorze? To nie pasuje do... To nie pasuje! Inspektorze, nie może pan robić czegoś takiego, bo pan jest moim pomocnikiem, no. Co pan robi? No dobra, wychodź. Proszę to zniszczyć, raz, już, dwa. Już. Sorry. To ta krew. Nie będzie podziału podatków, jeżeli pan będzie coś takiego robić. Nie podoba mi się. Ja wiem, że jesteśmy kolegami Hubert Wydrara, ale mi się to nie podoba bardzo. Nie chciałbym, żebyś tak robił, rozumiesz? Mhm. Dobra, tu mamy szpital, nie chcemy do szpitala. A tu mamy kościół, będziemy mogli chodzić do kościoła. Dobra, ja proponuję iść już spać. I... Jak spać? Jak to? Jak spać? No normalnie. Mieliśmy zrobić skrzynkę na podatki. A, no to róbmy. Dobra, to chodźmy do ratusza, bo tu jest kościół. Kościół, w kościele nie będzie ten... O, to będzie... Nie, to jest cmentarz. Tu nie robimy skrzynki na podatki. Czemu? Dobre miejsce. Robimy? Na podatki. Nie róbmy, bo ktoś się jeszcze oburzy. Dobra, tu jest informacja. Okej, okay, a tu będzie... O, w tym miejscu zrobimy. Poczekaj, ja zrobię szybko tabliczkę, tak jak mnie uczył mój ojciec. Poczekaj. Zrobię to w ten sposób i mamy oto tabliczkę. Fajnie, że w tej kastoramie dają instrukcje, wiesz? O nie, ja chciałem jeszcze skrzynkę. Dobra. I tak. Masz tu. Ty jesteś inspektorem budowlanym. Dostarczam ci ten. Musisz zrobić skrzynkę i nazwać ją tak, żeby było wiadomo, że ktoś ma płacić 10% podatku od każdej wykopanej, zarobionej rzeczy, ponieważ miasto musi się rozwijać. Ten podatek oczywiście wzrośnie, ale to jak będziesz więcej ludzi, będziemy więcej zarabiali pieniędzy. No i dobra. Dawaj, już ten hajs, 10 zł, tej kieszeni darmo. Nie! Nie może tak być! No jak nie? Nie może, jak ja o darmo zjada? Jestem prezydentem. Na... za darmo żresz. No nie. Nie, z tego będą budowane drogi... na rozwój... miasta. O! Coś takiego. No dobra, niech ci będzie. To ja idę do domu teraz odpoczywać. Co zniszcz? Dobra, to ja zniszczę. No dobra, to co, idziemy spać na dzisiaj, czy... Idziemy. Dobra. Tak. To nara, ja idę do kastoramy, pitolne się na jakimś dircie, tutaj postawię sobie i idę w kimę, o. Dobra. Ławka, menela, w sam raz dla takiego utrzyka jak ja. No to na razie. Jutra.